Witajcie, tutaj FG Preferenca to jest. O nie, czekajcie, jeszcze raz. Czejo, tutaj FG Preferenca. O, dobra. Dobra, nieważne. Dzisiaj jesteśmy na mapie stworzonej przez Tomka Polenda i kogoś, kto pomógł Slawciowi. Tak. A to tu jest Wisła Hillside 134. Czyli narciarski. Zachęta do grania sobie w ten tryb, link macie w opisie. Dobra. Pokazanie skoczni, go flyer, to zrobimy szybciej, bo mam tutaj admina. Tak. Tutaj fajny próg. I tak. Punkt konstrukcyjny hill size, oczywiście to jest Wisła, czyli punkt K 120, hill size 134. Oczywiście linia, do której nie można upaść. Trybunki są w jak najlepszym stanie. Oczywiście podium. I oczywiście się palę. Palę do skoku. Ze mną jest Mitix na serwerze. No i tak. On będzie dzisiaj skakał, a my będziemy tym oceniaczem. Będziemy oceniaczem skoków, ile jak skoczył. Także zobaczmy. Kamerka na Wisłę ustawiona. Chyba nie wie jak się skakać. Dobra, no to tak, przedskoczek oczywiście musi być. Pokażemy mu. Troszeczkę nieudany skok. Ej, chciałbym tam pójść. O, dobra. Dobra, pokażę mu jeszcze raz. Wszystko wiemy, miał problemy, ponieważ miał ustawioną R15, a ma. Trzeba mieć tutaj R6. Ależ tu kapitalny skok, ale szkoda z upadkiem. Oj, ten skok był bardzo ładny. Nie będzie powtórki, bo jestem zły, ale widzieliśmy wszyscy piękny skok. Szkoda wstany. To był piękny skok. Taki trochę w stylu Vasiljeva z Vickersu. No! Chyba upadłem poszedł tą liną, ale skok. Wydaje mi się, że też był dobry. Resetuje się po prostu snowboard, ten nie był. Dobra. O, szybkość na progu. Cicho ustaw. Dajcie suba. Dobra. Nie. Aj, zepsułem trochę. Jakiego flipa odwalił tam po wylądowaniu. Chyba nie dotknął ziemi. Ale nie, no dobra. Muszę w końcu jakiś skok ustać. Ojo. Nie. Jeszcze nie ustałem, nie. Dobra, teraz zróbmy maratarza parowa.
Spróbujmy nie wybić się z progu, zobaczmy co się stanie. Wait, wait, wait. Czy się okaże, że ustałem skok? Ustałem skok! Niesamowite. O, biu. Ja już tutaj będę przygotowywał flya. Patrzmy. Jest, może jeździć. I uwaga. Oj, dobry skok, jak na pierwszy raz. Dobra. To był tylko przedskoczek, ponieważ musimy dolecieć do kamery. Ja tutaj będę mu sygnalizował zielone światło. Będę mu sygnalizował. I może ruszać załonik na belce. Ruszył. Uch. Chyba go gdzieś troszeczkę za mapę rzuciło. Co on tu robi drugi raz? Nie było zielonego. Tak nieładnie trochę. No tak. Jest zielone światełko od trenera. I rusza. Uuu, uderzył w pandę przed wyjściem z progu. Pół metra, no to ten pierwszy był lepszy. I popatrzmy. Rusza. Dobrze. Jeden z lepszych skoków. Już nie liczmy upadków tutaj, bo na tej skoczni ciągle się upada. 104,5 metra. Kolejny skoczek może ruszać. Popatrzmy na niego. Trochę tam wyhamował. Skok godny podziwu. 26 metrów. A mu napisałem. Leci. No, taki skok można powiedzieć. 105,5 metra. Niebieska linia symbolizuje 100 metrów. Może troszeczkę odsunę, aby było lepiej widać. Albo już sunę brać. Wysoko wyszedł z progu. Pięknie! Ponad punkt konstrukcyjny. 128 metrów. Najlepszy skok. I na belce zasiada ostatni zawodnik. Ruszył przed zielonym, no dobrze. Kozak B4 kwier. Podwójną deskę miał. Co się jej ustało? Aha, fajnie. Dobra, teraz skoczy ja.
Sprawdźmy. Coś na punkt konstrukcyjny. Dobra. Znowu takie skoki narciarskie w Robloxie. Ale go wybuchłem. Dobra, wystarczy zabawy na skoczni, bo on się już ma doszczętnie wkurzył. Ale ci taki mały. A bo wiem, niech poleci taki mały. Zobaczmy, ci poleci na kon. Nie, dobra, lepiej tym akcentem zakończmy odcinek. Albo jeszcze jedną rzecz chcę przetestować. Dużo spida. Zajmę speed mi 150. Powinno być dobrze. Już daleko. Dobra. Siema.